Nie awaria, a standardowa usterka ma być powodem zawieszenia pracy bloku 910 w elektrowni Jaworzno. Tak przynajmniej twierdzą pracownicy zakładu. Jest to tak zwane zaszlakowanie się bloku energetycznego, czy kotła, gdzie zaszlakowany pył spalony, czy tam cząstki, które są spalone, oklejają się na ścianach i spadają do odżużlacza. Niestety była na tyle duża frakcja spalonego materiału, że zblokowała odżużlacz. Niestety odżużlacz w tym momencie prawdopodobnie się zerwał na łańcuchach. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji miało być wygaszenie kotła, którego temperatura to 1800 stopni Celsjusza, co przy obecnej pogodzie trwa około 3 dni. Dopiero gdy kocioł jest zimny, można przystąpić do jego naprawy. Innego zdania są jednak posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy dziś w sprawie chcieli zabrać głos. Po tym jak związkowcy się uspokoili, posłowie poinformowali o planowanej interwencji poselskiej, do której ma dojść jutro w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Chodzi m.in. o sprawdzenie jakości używanego w elektrowni węgla. Prawdopodobnie Tauron uzupełnia czymś luki, o tym mówi prezes Rafako, że to być może węgiel z Indonezji, być może węgiel z Brzesz, zarówno jeden jak i drugi być może się nie nadaje. Bo Tauron nam nie odpowiada na pisma, zasłaniając się, że jest grupą giełdową. Coś na pewno jest na rzecz, naszym obowiązkiem jako posłów z tego terenu jest wyjaśnić tę sprawę. Przedstawiciele Tauronu pojawili się również dzisiaj przy bloku 910, tłumacząc, że węgiel używany w elektrowni przeszedł pozytywnie wszystkie możliwe badania, m.in. w laboratoriach należących do spółki oraz tych należących do firm zewnętrznych. Teoretycznie więc wszystko ma być w porządku, choć w strukturze zarządu spółki następują zmiany. Podjęliśmy decyzję, że ja osobiście pokieruję spółką Nowa Jaworzno Grupa Tauron, kierując jednocześnie grupą kapitałową, po to, żeby osobiście dopilnować tego ostatniego etapu tej inwestycji. Posiadam uprawnienia dyżurnego inżyniera ruchu, mam doświadczenie, jeśli chodzi o oddawanie inwestycji. Inwestycja, o której mowa, to modernizacja bloku 910, który w opinii niektórych osób miał posiadać wady konstrukcyjne i technologiczne. Budowa bloku zaczęła się jeszcze w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, na którą teraz spada wiele oskarżeń, m.in. ze strony związkowców. Było trzeba zrobić taki sam blok jak w Opolu i byłoby po sprawie, ale powiem panu tak, przygotowywaliście sobie nawet taką firmę jak Tauron Serwis do tego, Tauron Wytwarzanie Serwis, żeby przez tą firmę, drodzy państwo, żeby przeszły pieniądze. W jaki sposób osoby prywatne zostały współwłaścicielami tej firmy. I pan mi mówi, że ja nie wiem. Ja wiem, bo ja z tymi ludźmi przeszłem do tego Tauronu Wytwarzanie Serwis. I ja wiem, jakie wyście decyzje podejmowali. I przestrzegam naród polski przed tym, żeby tym ludziom dawać władzę. Na razie cała sprawa nabiera wymiaru politycznej awantury. Najbardziej istotna w tym wszystkim wiadomość dotyczy ponownego uruchomienia bloku energetycznego, a to nastąpić ma prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek. W listopadzie przyszłego roku pasażerowie będą mogli już jeździć śladem linii 182 na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. Tak wygląda dziś peron, z którego będzie można dojść na lotnisko, ale skorzystać mają nie tylko podróżni. To, co jest najbardziej kluczowe, oprócz komfortu, oprócz przystanku, oprócz tego, że to będzie dla pasażerów, będzie również to służyło jako linia towarowa między dwoma ważnymi obszarami gospodarczymi, czyli ten obszar metropolitalny, tarnogórski i ten obszar Zawiercia. W ramach inwestycji odbudowany zostanie nieczynny 30-kilometrowy odcinek torów między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. W tej chwili już częściowy układ torowy znajdujący się za nami stacji Siewierz został już częściowo oddany do eksploatacji. Budowane jest tam lokalne centrum sterowania, które będzie sterować urządzeniami na całym odcinku od prawie od stacji Tarnowskiej Góry, czyli od rejonu miasteczka Śląskiego, aż po, można powiedzieć, początek stacji Zawiercie. Koszt w zasadzie odbudowy połączenia kolejowego między Tarnowskimi Górami a Zawierciem to ponad 700 milionów złotych. Pociągi tym odcinkiem mają poruszać się nawet z prędkością 140 km na godzinę. Kilkoro mężczyzn może odpowiedzieć karnie za znęcanie się nad zwierzęciem. Niechlubną popularnością cieszy się w mediach społecznościowych film, który opublikował w poniedziałek prezydent Sosnowca. Na nagraniu z kamery monitoringu miejskiego widać, jak mężczyźni stoją na molo przy sosnowieckich stawikach, po czym jeden z nich z impetem przerzuca psa przez wysoką barierkę mostu prosto do wody.
Monitoring mamy po to, aby właśnie takie sytuacje wychwycić. Jednocześnie ukazując te filmiki gdzieś w sieci, też napiętnować te osoby. Często jest tak, że policja, oczywiście tu jest ta jedna droga i policja będzie tutaj na pewno na swoją rękę szukać tych osób. Natomiast mamy też jakby tutaj z przeszłości już przykłady na to, że umieszczenie takich filmów w sieci sprawiało, że bardzo szybko też był sygnał, czy to sąsiadów, czy to jakichś znajomych, czy to kogoś, to po prostu tych ludzi gdzieś tam kojarzy. Doskonale wiemy, jaka jest siła mediów społecznościowych, siła internetu. No i też liczymy na to, że tak będzie tym razem. I tym razem również nie obejdzie się bez konsekwencji prawnych, ponieważ takie zachowania i przejawy znęcania się nad zwierzęciem są, jak mówi policja, ścigane z urzędu. Z nagrania można wywnioskować, że mężczyźni, którzy stali obok swojego prawdopodobnie kolegi, nie przejęli się szczególnie nieodpowiednim zachowaniem wobec psa i nie zareagowali. Zareagował za to pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Najpierw poprzez system nagłośnienia, który działa wraz z monitoringiem miejskim, upomniał mężczyzn, a później złożył zawiadomienie na policję. Jest to przestępstwo karne i kara za takie znęcanie się nad zwierzęciem wynosi do 3 lat więzienia, a jeśli takie znęcanie jest połączone ze szczególnym okrucieństwem, nawet do 5 lat więzienia. Przestępstwo jest ścigane z urzędu, dlatego tak jak mówię, nam wystarczy informacja o tym, że do takiego zdarzenia dochodzi, po to, by wszcząć postępowanie, by sprawdzać taką informację. Chciałam powiedzieć, że na stronie każdej z komend w Polsce znajduje się zakładka Zielona strefa, ochrona zwierząt. Tam znajdują się informacje, w jaki sposób możemy zgłosić takie przypadki. Mężczyzn nie udało się jeszcze zatrzymać. Trwają poszukiwania i dlatego opublikowany został film z miejskiego monitoringu. O ile w całej Polsce trwają strajki, tak na razie nie ma oficjalnie mowy o tym, by pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach rozpoczęli protest. Jednak 34 z nich wczoraj, w poniedziałek, wybrało się na zwolnienia lekarskie, które według naszych informacji mają potrwać od 3 do 5 dni. Wśród pracowników kilkoro miało również poinformować przełożonych o absencjach dłuższych. Egzaminatorzy w ten właśnie sposób strajkują, żądając m.in. podwyżek płac. Na pewno cała sytuacja dość poważnie paraliżuje pracę WORD-u w Katowicach i jego terenowych oddziałach oraz wydłuża czas oczekiwania na przystąpienie do egzaminów na prawo jazdy. Żeby temu w jakiś sposób zaradzić, żeby straty wizerunkowe były jak najmniejsze, prosimy pracowników, którzy podjęli pracę, którzy uczestniczą w procesie egzaminowania, żeby rzeczywiście jak najbardziej cierpliwie i rzetelnie świadczyli tą pracę. Bo to jednak egzamin i do tego państwowy, dzięki któremu ktoś lada moment może otrzymać możliwość kierowania pojazdem w ruchu drogowym. Na razie nie wiadomo, kiedy protest egzaminatorów ośrodków ruchu drogowego w Polsce się skończy i czy dojdą oni do porozumienia z rządem. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash. Na kilka chwil mogę zmienić profesję i zostać prawdziwym maszynistą, ale nie w takim prawdziwym pociągu, a symulatorze kolei, który znajduje się w siedzibie Kolei Śląskich. Z tego symulatora mogą korzystać wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Aby skorzystać z symulatora, wystarczy wsiąść do takiej kabiny, która 1:1 odwzorowuje kokpit w pociągu. Jadąc po torach oglądamy też widoki, takie, które dokładnie odwzorowują na przykład Katowice. 3D dokładnie to jest Katowice, rejon naszej spółki, rejon dawnego zakładu PKP Intercity. Piękna, archiwalna szopa. Wachlarzowa. Ale nie o podziwianie widoków tutaj chodzi, a o nauczenie się, jak jeździć pociągiem. Każdy, kto chce zostać maszynistą, może zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, przede wszystkim losowymi. Na torach może pojawić się człowiek lub dzikie zwierzę, albo na przykład samochód. Do tego można ustawić dowolne warunki pogodowe, a nawet zasymulować wykolejenie się wagonów. Jechać można różnymi pociągami. Każdy pociąg, powiedzmy, który jest tutaj wgrany. Mamy pociągi towarowe, mamy pociągi pasażerskie. Mamy drezyny, prawda, tutaj. Mamy bardzo nowoczesny system, który wszedł na infrastrukturę PKP PLK LTC z poziomu 2. Możemy jechać poziomem 1. Możemy jechać poziomem 0, tak zwanym. Możemy wykonywać każdą pracę manewrową. Z takiego szkolenia może skorzystać dosłownie każdy chętny. Wystarczy, że wcześniej zarezerwuje termin.
Taka jazda symulatorem trwa godzinę, oczywiście poprzedzona jest dokładnym instruktażem dotyczącym BHP. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem instruktora Kolei Śląskich. Użycie symulatora nie jest jednak darmowe. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł. Silni razem, silni sercem. Pod takim hasłem powstaje finałowa edycja kalendarza Śląskiej Izby Lekarskiej. Rozbierały się już lekarki, byli też lekarze, a tym razem to 12 par, które zdecydowały się stanąć przed obiektywem aparatu, by pokazać, że profilaktyka nie zna wstydu. Tegoroczna sesja do kalendarza na przyszły rok ma zwrócić uwagę na istotę profilaktyki chorób kardiologicznych. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, schorzenia kardiologiczne są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Jest to ponad 40%. Oczywiście na przestrzeni lat dużo już w tej materii zrobiono, bo mamy niezwykle rozwiniętą w tym zakresie medycynę. Troszkę zmieniliśmy swój styl życia, mniej jemy, mniej palimy, więcej się ruszamy. Ale w dalszym ciągu do zrobienia jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Dlatego też Śląska Izba Lekarska, idąc za ciosem i sukcesami poprzednich edycji kalendarza, chce wykorzystywać jego potencjał i fakt, jak dużym zainteresowaniem cieszy się on nie tylko pośród kupujących, ale i pozujących lekarzy. Na co dzień przed nimi pacjenci zdejmują swoje ubrania, dziś w szczytnym celu to oni musieli pokonać swój wstyd. Powinniśmy też jako lekarze patrzeć z perspektywy pacjentów, prawda, jak to wygląda. No i teraz mówiąc coś takiego, od razu w głowie przecież pacjenci też przychodzą do nas. Na intensywnej terapii pacjenci są cały czas rozebrani, oni leżą, muszą być dostępni, muszą być możliwość ich zbadania w każdej chwili. Stąd... No to jest coś, nad czym też trzeba się zastanowić, prawda? Do udziału w tej pożądanej nie tylko wizualnie, ale także za sprawą idei sesji zdjęciowej zgłosiło się w tym roku wielu zainteresowanych. Finalnie wyłoniono pary, ale również przyjaciół, rodzeństwo czy babcie z wnuczkami. Ta profilaktyka u nas kuleje. Generalnie naszym zadaniem jako rezydentów i lekarzy rodzinnych jest po prostu uświadomienie pacjentom, żeby zaczęli o siebie dbać i żeby właśnie na tę kardiologię z zawałami nie trafiali. Właśnie o to chodzi. No ale no, profilaktyka jest, pozostaje dużo do życzenia. Kalendarz w tym roku, jak i w poprzednich latach, powstaje przy współpracy z Fundacją Numed. Całkowity dochód ze sprzedaży egzemplarzy zostanie przeznaczony na badania kardiologiczne. Im szybciej środki zostaną zebrane, tym szybciej te badania wchodzą, że tak powiem, i tym szybciej możemy je ogłosić. Mogę na ten moment powiedzieć, że z poprzedniego kalendarza, czyli z drugiej serii Silni Mężczyźni, w tej chwili będą trwały we wrześniu badania męskie, urologiczne, męskie, mówimy to oczywiście w cudzysłowie, natomiast wielu mężczyzn skorzysta dzięki temu z badań i mamy nadzieję, że dzięki temu kalendarzowi ktoś również zauważy swoje problemy kardiologiczne. Kalendarz na rok 2023 trafi do sprzedaży prawdopodobnie we wrześniu.